przed nami kolejne wybory Miss AWF na rok 2009-2010. U nas w tym roku odbywały się po raz trzeci, było to taki nasz mały jubileusz. Z roku na rok jest coraz lepiej, tak jak wcześniej konferencjer wspomniał, zaczynaliśmy od mojego lokalu, kilkanaście osób, później przyjęliśmy na aulę, później na halę i teraz już widać tego efekty. Z roku na rok jest coraz lepiej. Z tego miejsca dziękuję sponsorom, że to wszystko tak właśnie hucznie wyglądało. Myślę, że za rok jeszcze bardziej się postaramy i będzie jeszcze więcej ludzi. I może przy okazji pan rektor wybuduje halę, żeby więcej ludzi pomieścić. Przygotowania trwały ponad półtora miesiąca, natomiast dziewczyny bardzo szybko panowały układy, także tutaj je troszkę obciążyliśmy, ale myślę, że dzisiaj się prezentowały w najlepszej okazałości. Dzisiaj od godziny 16 pracowałyśmy z dziewczynami. Bardzo fajnie, jest to już trzeci raz, którym bierzemy w tym udział i bardzo nam się podoba ta współpraca, fajnie z dziewczynami się pracuje, są swobodne, naturalne. Zresztą było widać to na parkiecie, prawda? W tym roku wyjątkowo bardzo fajne dziewczyny się trafiły, włosy miały bardzo takie podatne, niezniszczone, także bardzo fajnie. W tym roku żeśmy postawiły na takie naturalne fryzury, także większość była bardzo naturalna. Później troszeczkę żeśmy dostosowały to do ubiorów, bo wymagała ta sytuacja, także myślę, że wyszło fajnie. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go for dancer. Shake your body like a belly dancer. Jakie kryteria? Ogólny wygląd zewnętrzny, sposób poruszania się, rytmika, jaki sposób wypowiadania się przy odpowiedzi na zadane pytanie. Now. Okay, hey, what it do? I hear the commentators on the side chatterboxing. Powwow and Brooke got all the paparazzi watching. I hear them jaw japping, bumping guns, chasing crumbs. We ain't concerned with the bombs, we accumulating funds. Flash the wrist, got the Johnny Dane watch froze. 5K, Vivid Yellowstone in my earlobe. I'm squashing chatter when the light hits the pinky ring. Starts to clean, white puff for the lean. See me in the new Benz, cause I'm also falling. Oh, old school slab with the fifth wheel falling. We got them talking, but really they ain't saying too much. Just speculating with that gossip. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michalczyk Karolina. Jestem studentką pierwszego roku studiów uzupełniających na kierunku turystyka i rekreacja. Witam Państwa. Nazywam się Magdalena Kosiba. Jestem studentką drugiego roku kosmetologii. Lubię czekoladę i życzę Państwu miłej zabawy. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marta Gradzińska, jestem studentką 5 roku wychowania fizycznego. Dziękuję. Zadaniem dziewczyn było pokazać się jak z najlepszej strony w ubraniach, które dostaliśmy od sponsorów, od firmy Bialcon i Sunset Suits, która ubrała chłopaków i zaprezentowanie siebie z uśmiechem. Także czasami z powagą, ale przede wszystkim z uśmiechem i z radością. Na strzał zwyciężczynią oraz nagrodę Miss Publiczności otrzymuje 103, 102, 101, Marta Gradzińska! Widać grono fanów dosyć spore. We are the champions dla Ciebie. Miss Foto Marta
Gradzińska. Wielkie, wielkie brawa. To już drugi tytuł dla naszej koleżanki. I tak oto, druga wicemis AWF 2009-2010 zostaje pani Dorota Kozłowska. Nagrodę wręcza pani magister Beata Makaruk. Pierwszą wicemis AWF na rok 2009-2010 zostaje Magdalena Kosiba! Wielkie, wielkie brawa. Moi drodzy, to już przedostatnia nagroda dzisiejszego wieczoru, także napięcie rośnie. Wielkie, wielkie brawa! Miss AWF 2009-2010 zostaje Marta Gradzińska. Miss AWF 2009-2010 zostaje Marta Gradzińska. Gratulujemy bardzo serdecznie. Życzymy sukcesów w przyszłej karierze. Nie wiem kogo. Być może fotomodelki, być może Miss Polonia, Miss AWF. Nazywam się Marta Gradzińska, pochodzę z Michowa, to jest w województwie lubelskim. Jestem studentką 5 roku wychowania fizycznego tutaj na AWF-ie. Moje wymiary to 91, 61 i 91, także trochę mi brakuje do tych takich oryginalnych, przy wzroście 1,68 m. Rywalizacja była bardzo duża, wszystkie dziewczyny są piękne, również te, które były na widowni, a nie odważyły się wziąć udziału w wyborach, także mam nadzieję, że w następnym roku nabiorą tej odwagi i wystartują.